Nie będzie tu turystów, jeżeli nie będzie linii kolejowej. Przez 30 lat chyba temu opowiadano mi, że cały parking był pełen autobusów, wycieczek z dziećmi ze szkoły, bo każda szkoła musiała przyjechać do Białowieży na wycieczkę i był bezpośredni pociąg z Warszawy do Białowieży. Jeżeli ktoś mógłby kupić sobie bilet za 30 zł, przyjechać tu na weekend, no to myślę, że turystów byłoby znacznie więcej. Z tego co pamiętam, to jest około 200 000 turystów rocznie tutaj w tej okolicy. W Zakopanem to jest 2 miliony, 10 razy więcej. Myślę, że to nam nie grozi. Natomiast jeżeli ci turyści zaczną się pojawiać, to dużo tych problemów, o których dzisiaj rozmawiać, o promocji, o tym, że ludzie nie żyją z tych turystów, no po prostu by się rozwiązało. Dziękuję bardzo. To parę słów na koniec, bo i tak przekroczyliśmy nasz czas, więc dziękujemy bardzo gospodyni za jej gościnność. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się spotkać. Cieszę się, że był miejscami ogień, bo naprawdę bardzo wiele z nas jest po prostu wkurzonych tutaj. I mamy prawo, i mamy bardzo konkretne powody, żeby tak było i po prostu czasami też trzeba mieć forum, żeby po prostu o tym powiedzieć, że nas po prostu to wszystko wkurza, że mamy tego dość i że chcemy coś z tym robić sami, ale też oczekujemy i mamy też prawo oczekiwać wsparcia od instytucji, które po to istnieją albo po to zostały powołane. Mamy kilka przepisów prostych i kilka nowych, fajnych pomysłów, które nam przywieźli turyści z Warszawy, więc bardzo dziękujemy. Przepis najprostszy, oczywiście tak, musimy się zrzeszać i musimy częściej rozmawiać, to na pewno. Musimy zacząć tworzyć tutaj jakąś nową jakość, jeżeli chodzi o rozwój turystyki w regionie, no, która na razie stoi pod murem, stoi pod płotem. Niestety nie mamy mały wpływ na to, kiedy czy jak ten płot zostanie rozebrany. Nie mam wątpliwości, że kiedy będzie zielone światło, to tutaj ten płot zniknie w ogóle w jeden dzień, jeżeli tylko mieszkańcy dostaną zielone światło, żeby sobie te przesła zagospodarować jakoś we własnych celach. Bo to tak też jeszcze zrobię taką małą wycieczkę. Ja niedawno występowałam w radio. Dyskutowałam ze specjalistką do spraw migracji z Uniwersytetu Warszawskiego, która stwierdziła, że w sumie skoro płot już stoi, to byłoby marnotrawstwem pieniędzy, żeby go rozbierać, więc nie bardzo bawi ten argument, bo naprawdę starczy robić tak, powiedzieć ludzie, bierzcie sobie ten płot i no, trzeba byłoby jeszcze jeden dzień nie byłoby płotu, tak. Każdy by taką stal na pewno przygarnął i zagospodarował. Więc tak, nie przedłużając, cieszę się, że tak, że miejscami był ogień, cieszę się, że było dużo śmiechu. Myślę, że to dużo też mówi o naszym regionie, o tym jak jest, jacy ludzie tu mieszkają, a to chyba bardzo dobry znak. I dziękuję. I tak, dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, rolnikom, którzy prowadzą agroturystyki, wszystkim związanym bezpośrednio albo pośrednio z branżą turystyczną, że tutaj przyszli. Ci, którzy nie przyszli, niech żałują, bo być może będzie tak, że kiedy będzie taka potrzeba, to nie będzie komu się za nimi wstawić i bronić ich interesów, trudno. Bardzo dziękuję wszystkim turystom za wielką odwagę, że przyjechali w tym roku na wczasy z grupą Wagnera. Bardzo dziękuję urzędnikom też za odwagę, bo niewielu miało tą odwagę, żeby tu przyjść i żeby się ujawnić, a widać, że mamy sporo zaniedbań też na tej linii komunikacji między mieszkańcami i samorządem. Mamy też bardzo dużo oczekiwań i chcielibyśmy to wszyscy poprawić, więc mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy się powoli posuwać. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za to, że tutaj byli i mam nadzieję, że to jest dopiero początek. I jeszcze dodam, że jeśli się nie mylę, bo nie znam programu na pamięć, ale o 20:00 przestrzeni na LAP jest koncert, a później stand-up. O 21:00 tam też się będzie można pośmiać, chociaż tutaj też już był niezły stand-up. Dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo też w godnych warunkach, żeby dalej dyskutować o naszej przyszłości. Dziękujemy za prowadzenie.